cyklu Akademia Kultury prowadzę zajęcia z artrecyklingu, czyli tworzenia prac plastycznych z materiałów wtórnych. Z grupą uczestników stworzyliśmy projekt. Wybraliśmy wersję krajobrazu, w którym umieszczamy drzewo, jako że Zawonia, cała gmina Zawonia jest mocno zalesiona. Umieszczamy tam dwa kościoły, dwie wieże. Tutaj jak się jedzie z Trzebnicy, widzimy taki piękny widok. Wykonujemy taki wielkoformatowy obraz z nakrętek od butelek. Celem warsztatów jest jakby przekazanie uczestnikom takiej wiedzy technicznej, jak wykonać takie prace, ale również zachęcić ich do używania materiałów, które są dostępne u nas w domu, tak? Czyli jakichś plastikowych butelek, nakrętek, do swojej twórczości, do recyklingu, do jakby korzystania, nie kupowania w sklepie, a korzystania z tego, co mamy pod ręką, przy czym jakby wykorzystujemy wtedy drugi raz jakieś materiały. Zakończeniem tych warsztatów będzie powieszenie tego obrazu, który powstanie w przestrzeni na ścianie między Urzędem Gminy a biblioteką. I zapraszamy serdecznie w sobotę o godzinie 12 na zakończenie tej sekcji i o oficjalne odsłonięcie tej naszej wspólnej pracy. Przyjechałam tutaj z Budczyk, także gmina Zawonia. Nie, no jak tylko usłyszałam, że jest możliwość zrobienia czegoś fajnego i wspólnie. Dodatkowo recykling, co jest bardzo ważne. Pokażemy, do czego mogą służyć też nakrętki. Piękne obrazy powstają. A poza tym trochę pracy w grupie. Fajnie spędzony czas na pewno. My wykonujemy tutaj pracę plastyczną jakby, ale z rzeczy z recyklingu, czyli z nakrętek i innych takich rzeczy. I najpierw rysujemy coś na deskach, a potem przykręcamy do tych desek zakrętki.